Debiutanckie rozgrywki Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki odbędą się w trzech miastach. Siatkarki i siatkarze najpierw zawitają do Krakowa w dniach 24-26 lipca, tydzień później będą rywalizować w stolicy. Finał rozgrywany będzie w Gdańsku w dniach 7-9 sierpnia. Rozgrywki Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki potrwają więc przez 3 weekendy. 16 drużyn z Plus Ligi oraz Tauron pierwszej ligi podzielono na 4 grupy. Każda z ekip zagra w jednym turnieju kwalifikacyjnym, a po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup zagrają w turnieju finałowym 7-9 sierpnia. W zmaganiach nie wezmą udziału siatkarze Ceradu, Enei Czarnych Radom. Zgłoszenia do Ligi Letniej były w tym okresie, gdzie tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, na czym stoimy i jaki będziemy mieli zespół, jakie będziemy mieli możliwości, dlatego nie zgłosiliśmy tej ligi. A drugi powód to jest taki, że liga rozpoczyna się 12 września, to jest okres mocnych przygotowań całego zespołu, a na pewno to by w jakimś tam mierze zakłócało pracę trenerską, żeby tych zawodników zgrać, tym bardziej, że to są nowi zawodnicy, nowy skład i wiadomo, że to ważne będzie zgranie. Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki będzie rozgrywane na piasku. Na boisku drużyna będzie liczyła 4 osoby. Zasady gry będą identyczne jak w siatkówce halowej, z tym, że każda z 4 osób może atakować. Halowe wymiary będzie miało także boisko. Z kolei w turnieju kobiecym wystartuje łącznie 8 drużyn. Wśród nich Eleklerk Radomka. Radomianki wystąpią w warszawskim turnieju w dniach 31 lipca, 2 sierpnia, a ich rywalkami będą DPD Legionowia Legionowo, Enea PTPS Piła i Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz.